Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze SnowRunner. Mamy dwa, a właściwie trzy zadania czasowe do zrobienia, kończące Zimnogórsk, jeśli chodzi o czasówki. I pierwsze zadanie wykonamy sobie w Western Star, w którym już siedzę. Mam akurat go tu w pobliżu. No niestety, ale mam tutaj zepsute zawieszenie dość mocno. Paliwa mam dość. Na miejscu, gdzie będę sobie to zadanie zaczynał, to jest paliwo i są części naprawcze na szczęście, bo tam jest ciężarówka z częściami naprawczymi. Mam nadzieję, że jeszcze trochę tych części tam jej zostało. Zobaczymy. No i będziemy musieli dostarczyć 4 razy deski na nabrzeże, bo okazało się, że ten transport, który kiedyś im tam zrobiliśmy, płyt betonowych i tam jeszcze innych części, okazało się, że tam im zgniły kłody. Ale zaraz do tego dojdziemy. Na razie jedźmy sobie na miejsce. No Western Starem. Mamy tutaj opony nie błotne, tylko terenowe, wobec czego może być trudno, bo tu w niektórych miejscach jest ciężkie błoto. Ciężarówka natomiast jest szybka i doskonale nadaje się do szybkich zadań. Ma 8 biegów do przodu, czyli mamy tutaj wysokozakresową skrzynię biegów automatyczną z wysokimi biegami i jedynymi niskimi. Tutaj będzie problem, o, zaraz tutaj będą takie błota. Jeszcze tu za zakrętem, za skrzyżowaniem. Będziemy musieli jakoś tak ładnie przejechać w jedną i w drugą stronę. I tego się obawiam. Ta ciężarówka do takich miejsc nie jest wspaniała. O, właśnie, tu jest taki dołek. No i zobaczmy. Mamy snorkel, ale właśnie, kurde, nie. Nie mamy tu blokady, znaczy nie mamy stałej blokady dyferencjału. A, tu się okład zahaczyło, okej. Jakieś drzewo paskudne jest. Tak solidnie tu przywaliła, nie? Ale nie, kręci, okej. Okej. I będziemy musieli tak jechać, żeby nie przywalić w żadną gałąź, bo ona myślę, żeby to przeskoczyła na speedzie, tylko tu się zahaczyło o to, nie? I w tym jest kłopot. Ale moglibyśmy tu chyba po prawej stronie, jak w drugą stronę będziemy jechać, to po prawej stronie przejechać, spróbować, chociaż więcej tych takich kłód jest tu porzucanych. A nie ma tu innego przejazdu? A jest z drugiej strony coś, czekaj. O, wygląda lepiej ta droga, co? Albo tutaj jeszcze ta taka błotna. A tu, z drugiej strony chyba spróbujemy. Myślę, że będzie chyba lepiej. Chociaż wiesz, z lotu ptaka to wygląda fajnie na mapce, nie? Ale potem się okazuje, że masz, o, właśnie takie coś. Moglibyśmy w sumie to teraz zbadać, zobaczyć jak tam sytuacja wygląda. Ale już jedźmy. Będziemy mieli niespodziankę już na miejscu. To jaki power. Trakcji nie ma, ale jedzie, nie? Kurde, aż dziwne, że kapcia nie złapa. Wow! Dobra. I tu mamy sporo części naprawczych. Powinno być też paliwo. Zobaczmy. Jest sobie Western Star. Że do niczego ono się nam nie przyda teraz, więc... O, muszę kawałek dalej chyba... Nie, muszę się przesiąść na Westerna, nie? Nie, to jest Kenworth. Kurde, Western Starem to ja jadę teraz. W990, co? Dobra, ładujemy części tutaj. O, i teraz tak. Myślałem, że już części mu zabrakło. Tam jeszcze kawałek dalej mamy cysternę. Zobaczymy, czy zostało jej jakieś paliwo. O Boże, strasznie słabo. AWD? Coś tutaj nie idzie. I tu będziemy musieli się cofnąć. To może odłączę sobie tą przyczepkę. O! I po prostu sobie później cofnę, nie? Najpierw się zatankujemy. Tankuj. O, paliwa jest, wszystko gra. Stąd będziemy musieli jeszcze raz deski zabrać.
damy o, czekaj, bo tu są dwa wyzwania. Muszę wziąć to właściwe, bo jedno jest do czego innego, a drugie jest do czego innego. Tak, tutaj jest dostawa do magazynu, to będziemy robić za moment. A teraz robimy dostawę do... na nabrzeże, o, tam jest też takie zadanie. No i teraz sobie cofniemy do przyczepki, załadujemy dechy. I temat załatwiony chyba, nie? Więc akceptujemy. 4 minuty tam były, tak? Coś takiego. I ładnie cofamy do przyczepki, ładujemy dechy i zwiewamy stąd. Dobra, dołącz. Za daleko jeszcze. Teraz chyba będzie dobrze. Teraz jest za daleko. Ach. Jeszcze za daleko, co ty tam? O, teraz. Ach, już pół minuty na to straciłem. Deski i deski. Dobra, jedziemy. No i pojedziemy tą eksperymentalną drogą, która nie wiem dokąd nas zaprowadzi. Pewnie donikąd. Mogłem wszystko załadować na jedną ciężarówkę, no ale jak miałem tam przyczepkę w pobliżu, to po co tak? O rany. Dobra, byleby te wysokie biegi załączyć. Zróbmy tak, wyłączymy AWD. Znaczy teraz włączymy, żeby się rozpędziła, o. I wyłączymy AWD, jak przełączymy na wysokie biegi, uwaga. O, bo ona... o kurde, o kurde! Poszła. Teraz trzeba tylko dobrze... Jak już się rozpędzi, to jedzie, ale trzeba uważać. Myślę, że zbyt duża trakcja też by sprawiła, żeby się za mocno zmuliła ta ciężarówka. Jeszcze wysokie biegi ciągnie, okej. Dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie zła droga, bo tutaj też będzie, ma być jakiś asfalt niby. Tak przynajmniej mapka mówi, ale wiesz co, ja nie widzę tego asfaltu jeszcze. Raczej to nie jest tutaj po prawej, oby. Dobra, jeszcze raz, wysokie biegi i AWD, ach. No muli, muli. 4 minuty, to nie są żarty. Dawaj. Dawaj, 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 AWD, pięknie, dobra, poszła. Jest, to minąłem drzewo. O, cholera. Ej, to miał być asfalt! Co jest to cholery? Ej, tu nie ma asfaltu. Dobra, wyciągarka. AWD, co ty robisz? No, dawaj, 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 dawaj. Dawaj! Jak już ten asfalt, to... To nie powinno być takiego błota, według moich obliczeń. Jeszcze nie ma źle, jeszcze nie ma źle. Jeszcze powinniśmy się chyba wyrobić. Dawaj, 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 dawaj. Poszedł. A, chyba łapiemy asfalt powoli. Wspaniały. To jest rosyjski asfalt. Aha. Zaraz mi się srebro tam pojawi, nie? O, shit. Tam było 4 coś, tak? O, shit. Tu jeszcze mi wejdzie ta kłoda. Koła. Może ją rozwali, nie wiem. Dobra, rozwaliło ją, super. Ale to mi i tak chyba dużo nie pomoże. Już powinienem być na miejscu. Dawaj, dawaj, tu już asfalt jest. Do przodu tą wyciągarkę. Kuźwa.
O, już jest srebro. Już nie ma co jechać. Okej, nic. Musimy zrestartować i spróbuję innej taktyki. Restartujemy. No i teraz mam już załadowane od razu dechy. Nie będę ich ładował ponownie. Mam nadzieję, że zadanie się przez to nie sfejluje, jak już mamy gotowy ładunek na pace. Bo w tych zadaniach czasowych czasami też chodzi o to, żeby szybko załadować coś na pakę, ale może w tym wypadku to nie ma znaczenia, no bo nie mamy tego ładunku predefiniowanego gdzieś tutaj, nie? Że musimy konkretnie ten ładunek załadować, tak jak to będzie jeszcze w innym wyzwaniu, które jest koło garażu. Tam już cement w rzece jest do wyłowienia i musimy konkretnie te palety cementu wyłowić. Tutaj tak nie ma, tu po prostu musimy załadować dechy, więc mam nadzieję, że mi się to zaliczy bez ładowania, które też tam trochę czasu zajmowało wcześniej, nie? No i pojedziemy zupełnie inną drogą, na razie musimy przez te paskudne błota tutaj się przecisnąć. Cyk. I pojedziemy sobie zupełnie nie drogami takimi, o jak tutaj mamy, nie? O Boże. O Boże, ta ciężarówka. Dobra. Jedźże, chłopie. Kuźwa. Nie trzeba zrobić taki myk, że trzeba się do pewnej prędkości rozpędzić, wrzucić wysokie biegi, ale w tym momencie, co wrzucasz wysokie biegi, wyłączyć AWD. Jak już się ciężarówka, że tak powiem, rozpędzi, wejdzie na obroty, wtedy włączasz AWD i ona wystrzeliwuje dosłownie. Okej, okay, no i teraz jedziemy sobie tu offroadami. Złapaliśmy kapcia. Teraz trzeba odbić tu na drogę. Okej, okay, jeden kapeć to jeszcze nie tragedia. Z tyłu się złapał. No ale będzie... Oh, ale będziemy wjeżdżać już na asfalt. Co tu mnie tak rozwaliło, ty? Przecież w nic nie uderzyłem. Tym razem wyznaczyłem sobie trasę. Cyk, i mamy asfalt. Zajebiście. Także no, delikatnie szybciej, nie? Niż w tamtym wypadku. I tak, no będziemy jechać wolniej z jednym kapciem, wiadomo. No ale mamy jeszcze do dyspozycji pozostałe koła napędowe. Nie ma źle. Okej. Teraz automat. Skręcamy zaraz w prawo. Dobra, tutaj moglibyśmy odbić od razu w prawo, w dół, ale będziemy jechali po takich płytach. Można też tam zaliczyć, że tak powiem, fejla, więc nie będziemy tego robić oczywiście. Tylko pojedziemy sobie tu. Okej. No i cyk. Jest. Elegancko. Weszło złoto. Jeszcze się koła nie przestały kręcić. Zobacz. Teraz nie jestem pewny, czy damy radę tą przyczepkę odczepić do Azowa, który stoi tutaj i czeka na swoją kolej. Właściwie to on już kilka tych zadań na czas wykonał bez żadnego problemu. To jest kolejne, ale... Ach, ten Western Star ledwo co daje radę. Okej. Okay. Myślę, że jest szansa, że damy radę to przyczepić. Tylko odjechać kawałek dalej tym. Konflikt mamy tutaj niestety. Więc będę musiał podjechać do garażu albo wziąć inną ciężarówkę do tego. No i postanowiłem postawić na Taigę bez HDS-a. Mamy tutaj całkiem ciekawy zestaw na pokonywanie terenów plus taka mała przyczepka, z którą Taiga radzi sobie bez problemu. Jak dotąd. Zobaczymy, jak będzie z ładunkiem. No i wyznaczymy sobie drogę. Pomyślałem, że nie pojadę tak jak tym, chociaż kurde, pojedźmy tak jak tamtym pojechaliśmy. Tutaj do tego momentu było chyba spoko. Ważne, żeby ominąć to gówno tutaj, bo nawet Taiga będzie miała tam delikatny problem. No na pewno niepotrzebnie tracić tam czas, nie? Tu sobie pojedziemy, tu jest zerwany most, tutaj moglibyśmy sobie pojechać. Ale podoba mi się ta droga tutaj przez ten i tu sobie wjeżdżamy na asfalt od razu, nie? Czyli byśmy pojechali tu, no i potem tutaj, tu i do garażu, nie? O,
to byśmy sobie tak pojechali. Co wy na to? Może być? Może być. Ile mamy czasu? 8.30. Mamy czasu na to. No to startujemy, kurde, nie ma co gadać. Let's go. Dobra, jeszcze raz zresetuję, bo kierownica mi nie chciała działać przez chwilkę. O, teraz, teraz, gaz, gaz, gaz. O, muszę kilka razy tak poklikać, zanim gra zrozumie, że chce już grać jednak tą kierownicą, nie? Mam tutaj zainstalowane te najlepsze opony na błoto. I teraz tak naprawdę sprawdzimy, jak Taiga sobie radzi z ich pomocą. Ona na pewno będzie lepsza trakcja niż w tamtej ciężarówce. Chociażby patrząc na to, że Taiga ma dwa razy większą moc chyba. Tak na czuja, nie? Można to zobaczyć, przełączając sobie bez żadnego problemu biegi na, z niskich na wysokie, z zablokowanym na stałe dyferencjałem i AWD włączonym na stałe. To delikatna różnica jest, chociaż tam mieliśmy skrzynię wysokozakresową, więc te wysokie biegi tak naprawdę były już takim mocniejszym przełożeniem niż tutaj, bo tutaj mamy tą skrzynię offroadową, która nazywa się bodajże SnowRunner. To jest taka skrzynia specjalna. No i teraz wjeżdżamy sobie tutaj. Taiga oczywiście, zobaczcie, żadnego kapcia, żadnego problemu z zawieszeniem. Ominąłem to drzewo, bo ono, jego chyba się nie da rozwalić. Niektóre takie malutkie drzewka da się, a tamto chyba akurat nie. Nie chciałem ryzykować, więc jak widzicie, ominięcie nic mnie nie kosztowało. Okej, i tu ładnie. 8,5 minuty mamy na to. I włączamy AWD, znaczy ten automat. I Taiga się nawet nie zająknęła, wrzuciła czwarty bieg, czyli najwyższy. A co za tym idzie? Pędzimy. Już jesteśmy na asfalcie, tym pierwszym. Także znacznie szybciej, no może sprawniej, o. Bez żadnego bólu, zero uszkodzeń. Więc... cyk. Jedziemy według Google Maps. Tak jak żeśmy wyznaczyli sobie pineski. I znowu czwórka. Nie potrzebujemy tutaj jechać szybciej, prawda? Więcej korzyści da nam ta skrzynia snowrunnerowa niż ta wysokozakresowa, tak myślę. Raczej na 100%, bo tu nie chodzi o to, żeby osiągać Vmaxa, tylko o to, żeby mieć jak najwyższą prędkość średnią. A tą prędkość średnią traci się w miejscach, gdzie stoimy. A będziemy częściej stać, jeśli będziemy mieli gorsze biegi niskie, nie? Dobra, i tutaj trzeba się skupić, bo może być kłopot. Ledwo co. Wykręciłem. Okay. Byleby ciężarówka nie zeszła z tych wysokich teraz. I wymijamy te wszystkie drzewa, można tu skosić. Rzeczory, także no problem. O, co ta przyczepka, tak? Okej, okay. Wypakowały mi się dechy z tyłu. Nie! Ach! No niestety musiałem jechać od nowa. Dobra, spokojniej tutaj. Mamy dużo czasu. Nawet jak tam wróciłem sobie Taigą z powrotem, to jeszcze było 7 minut. A tu jest raczej połowa drogi. I to ta gorsza połowa przejechana, bo tam do... pod sam garaż praktycznie mamy asfalt. No nie, no nie pod sam garaż, ale powinno raczej być dobrze. I teraz tam się ładunki z tyłu nie odczepiły. Więc jest ok. I zobaczmy. Możemy sobie raczej tak na spokojnie jechać, wydaje mi się. Nie powinno się tutaj nic złego już stać. Znaczy, jeśli chodzi o prędkość, nie? Jak będziemy z taką prędkością, nawet jak teraz się poruszać, byleby stabilnie, to i tak powinniśmy w czasie skończyć. Okej, tutaj ten trudny zjazd. I wysokie biegi, i poszedł. I automacik, i poszedł. Dobra. Popatrz. Cyk, wysokie biegi, jak tam z tyłu? Z tyłu, ok. Widzę, że w lusterku ta przyczepa się majta dość mocno. Raczej wolę na to uważać, bo już nie chcę się tam wracać. Jest, jeszcze są dwa ładunki, więc wszystko pod kontrolą. No i tutaj mamy
Jakieś kłody rzucone pod nogi. Wysokie biegi, cyk. Znowu automat. Trochę błota. Z tyłu mi to skacze mocno, ale nie na tyle, żeby był to kłopot. I jesteśmy już przy garażu, także uwinęliśmy się w 4:50, 5 minut będzie. Tak, bo tu jeszcze trochę błota. Ou! Dawaj, zmieść się tam przyczepka. Ekstra, weszło. No i tu sobie zrzucamy. Pyk. Yeah! Za szybko naklikałem, znowu nie zobaczyłem tego komentarza kończącego. A tutaj już mamy następną ciężarówkę, Vorongrad. I mamy kolejne wyzwanie. Będziemy musieli pozbierać cement, tylko że tu widzę 3 ładunki, a w zadaniu jest... są 4. Więc no nie wiem, jak to będzie. Okej, okay, pojawiły się 4, czyli się jakby zresetowało to zadanie. No i jedziemy, mamy na to... Kurde, nawet nie spojrzałem ile. To wy musicie wiedzieć. Ja po prostu postaram się wykonać to jak najszybciej. No i tutaj wyzwanie polega na tym, że do Vorona moglibyśmy przyczepić przyczepkę, gdybym chciał, ale chcę spróbować tak. Ale pojadę na 2 razy najwyżej. Myślę, że raczej będzie w porządku. Dobra. O kurde. Ty, bo ja mam tutaj te dziadowskie opony w nim, jak teraz patrzę. One są, one mają 2 i 1 na błocie trakcję. Więc no nie wiem, jak to będzie. Dobra, ładujemy. Obracaj się, żuraw. W sumie mogłem go całkiem nie składać, tylko podpory złożyć, nie? Bo rozkładanie żurawia też zajmuje czas. Okej, okay, wystarczy... Myślę, że wystarczy stanąć tu na środku, żeby to wszystko popakować. Próbujemy. Czy ciężarówka mi się zatapia? Tak się zastanawiam. Okej, okay, mamy pierwszy ładunek, to ładujemy. Podpory rozłożone, okej. Okay. Dobra. I teraz będziemy musieli trochę dokładniej to zrobić. Cyk. Nie wiem, czy tam sięgnie mi ten żura, wiesz? Bo będę musiał podjechać. Przedobrzyłem. Okej. Okay. Ładnie to siedzi. Z błota... O nie, sięgnie. O, mamy. Super. Dawaj, wyławiamy to. Cyk. Dawaj, 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 dawaj. Podnoś, podnoś, podnoś do góry. Ach, to my za ten... za duże ramię, żeby to ładnie podnieść. Ciekawe, czy wycofam. Mam te gorsze opony, kurde. O, co mi się tutaj zrobiło? Żuraw, halo! Jaki punkt wyciągarki, kuźwa? Żuraw! Okej, okay, mamy. Przyciśnijmy to żurawiem jeszcze, na wszelki wypadek. I chowamy podpory. Dobra. Gotowi, cofamy. Zobaczmy, jak to pójdzie. No na razie jeszcze jesteśmy w złocie. Okej, okay. Zajebiście. Ładnie tu złapał. Teraz cofamy do samej drogi. Nie będziemy tutaj bawić się w odwracanie na błocie. Zwłaszcza w wodzie, nie ma sensu. Okej. Okay. Okej, okay. Jeszcze kawałek. Kurde, chyba najgorszą drogę do cofania wybrałem. Ale towar stoi póki co. Dawaj, mały. Jeszcze jesteśmy w złocie.
Nie śpieszymy się aż tak, bo ten górny ładunek niezaładowany, znaczy nie zabezpieczony, o. Dobra, teraz szybko. Okej, i... Jest! Dziękuję! Przepraszam za to, co mówiłem. Moje problemy rodzinne to nie twoja sprawa. Kurde! Muszę przeczytać, co tam napisał w tych problemach rodzinnych. Bo... To coś... ciekawego... Czasami są fajne te opisy, nie? Zadań. Zobaczmy. Gdyby Aleksander nie był moim kuzynem, już dawno bym go zwolnił. Stracił wszystkie worki z cementem w rzece i teraz muszę się tym zająć. Albo je odzyskać, albo uzupełnić. Opcje są równie dobre. Obie opcje są równie dobre. Okej. Okay. Zrobiliśmy, mieliśmy na to... O minutę zrobiłem szybciej prawie, niż wymagało to wyzwanie. Super. No i zadania mamy tutaj wykonane. Kontrakty mamy też ogarnięte, ale to nie wszystko, bo jeszcze mamy zadania do zrobienia na zalanych terenach, zdaje się, gdy mamy zaginione cegły i chyba jakieś wyzwania tam zostały. Tak, są tam wyzwania do zrobienia, ale z takich zadań, że zadań, to mamy tutaj te zaginione cegły. Mam coś obawy, że to zadanie mi się popsuło. Tutaj mieliśmy jeszcze zatopione cegły chyba, zatopiony zbiornik. Zaginione cegły i chyba zatopione cegły. A, zatopione cegły jest zrobione, okej. Okay. Czyli mamy 94% timeru. A jeszcze zobaczmy, czy coś mi tu zalega z takich rzeczy. Zakończone misje. O kurde, tu jest 73 na 78, czyli tam jest jeszcze dużo różnych zadań. To są chyba te czasówki, nie? Tu na rozpadlinie mamy już zrobione wszystko. Chyba, że coś jeszcze jest nieodkryte. Nie, tu jest czasówka, ale to robiliśmy sobie już kiedyś. Bardzo fajna ta czasówka była. Kamieniołom. Tu mieliśmy czasówki ostatnio ogarnięte, ale prawdopodobnie na zalanych terenach mamy dużo czasówek. Tak, tutaj mamy aż 4 czasówki do zrobienia. Ja już sobie tam przygotowałem pojazdy do niektórych z nich. Tutaj jeszcze muszę jeden przyprowadzić, nie wiem który. Zobaczymy. A, ale poza tym to już będzie chyba koniec. Zacznijmy sobie następny odcinek od tych zaginionych cegieł, które... Czekaj, bo to chyba nie tu. Nie wiem, gdzie to jest. No nic, zrobimy sobie to na następnym odcinku. A tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć.